Witam serdecznie, drodzy widzowie. Z tej strony Kacper Mojżesz. Zapraszam na 14 odcinek poradnika Word 2016. Mam nadzieję, że jasno tłumaczę poszczególne funkcje edytora. Jeżeli Państwo mają z czymś problemy, to zapraszam do sekcji komentarzy. Na wszystkie pytania z przyjemnością odpowiem. Dzisiaj zaczniemy pracę z tabulatorami. Tak więc lecimy z tematem. Tabulatory służą nam do pozycjonowania tekstu w naszym dokumencie. Aby przejść do okienka z tabulatorami, należy kliknąć lewym przyciskiem myszy na znany już nam znaczek, który znajduje się w prawym dolnym rogu sekcji Akapit. Po pojawieniu się okna wybieramy pozycję Tabulatory, po czym wyświetli się nowe okienko, teraz omawiane. W górnej części są dwa pola. Jedno, prawe, o właśnie tutaj, nazywa się domyślne tabulatory, a poniżej jest jego wartość. Obecnie ustawiona jest ona na 1,25 cm. Ta odległość mówi nam, że naciskając klawisz Tabulator na klawiaturze, automatycznie dojdzie do przesunięcia kursora o 1,25 cm od lewego marginesu. Możemy ją zwiększać lub zmniejszać o 0,1 cm za pomocą tych małych strzałeczek, które znajdują się tutaj. Natomiast drugie lewe pole, które nazywa się pozycja tabulatora, znajduje się zaraz obok pierwszej pozycji, o w tym miejscu. Pod tym wpisujemy swoją, własną wartość tabulatora, natomiast w niższej części okienka są jeszcze dwie sekcje. Pierwsza z nich nazywa się wyrównanie. W tej sekcji wybieramy rodzaj naszego tabulatora, których występuje 5 rodzajów. Ich nazwy to tabulator do lewej, do środka, do prawej, dziesiętny oraz paskowy. Każdy z nich posiada swój własny symbol. Teraz to Państwu zaprezentuję. Na razie wyjdziemy z tego okna i wrócimy do niego później. Aby przełączać rodzaje tabulatorów, klikamy lewym przyciskiem myszy mały kwadracik, który znajduje się na przecięciu dwóch linijek w tym miejscu. We wszystkich dokumentach tabulatorem domyślnym jest lewy i ma symbol litery L. Następnym jest środkowy. Tutaj z kolei jest odwrócona litera T. Trzecim rodzajem to prawy i przypisana do niego jest odwrócona litera L. Przedostatni to dziesiętny i posiada podobny symbol do środkowego, czyli odwróconą literę T, a obok niej jest mała kropeczka. Ostatnim rodzajem tabulatora jest paskowy. Jego oznacznikiem jest pionowa kreseczka. Mamy już omówione wszystkie typy tabulatorów i aby je dodać na linijkę, możemy to uczynić na dwa sposoby. Teraz zaprezentuję obie metody. Pierwszym sposobem jest powrót do okienka z tabulatorami, tak samo jak wcześniej, czyli klikamy na znany znaczek w sekcji Akapit i wybieramy pozycję tabulatory. Najpierw stworzymy swój tabulator. Wpisujemy w polu pozycja tabulatora miejsce na linijce tabulatora. Damy go na 3 cm, czyli wpisujemy tutaj trójkę. Nie trzeba wpisywać jednostki, ponieważ centymetr jest to domyślna wartość. Pora wybrać z drugiej sekcji jego rodzaj. Zastosujemy tabulator lewy. Aby go zapisać, klikamy lewym przyciskiem myszki na pozycję ustaw, która znajduje się tutaj. Wówczas w lewym okienku pojawi się nasz nowy tabulator. Dodamy jeszcze dwa. Na 7 cm tabulator środkowy, klikając ustaw, oraz na 11 cm tabulator prawy. Tu również klikamy na pozycję ustaw. W tej chwili nie będziemy stosować żadnych znaków wiodących. Omówimy je w tym materiale, ale nieco później. W celu zapisania zmian klikamy lewym klawiszem na przycisk OK. Po zatwierdzeniu widzimy, że na linijce pojawiły się trzy symbole tabulatorów. Na 3, na 7 oraz na 11 cm linijki. Naciśnięcie klawisza tabulatora na klawiaturze spowoduje przesunięcie kursora już nie o 1,25 cm, ale taką odległość, jaką ustawiliśmy pierwszy tabulator, czyli o 3 cm od marginesu lewego. Tu napiszemy słowo głośnik, i dajemy kolejny tab.
Kursor przesunął się na 7 cm linijki i w tym miejscu piszemy wyraz myszka. Dajemy znów tab. Kursor przesunął się o 4 cm. W prawą stronę na 11 cm linijki. Tutaj napiszemy jakąś wartość, na przykład 2,2 i dajemy Enter. Oraz tab. Tu piszemy słowo monitor. Po czym naciskamy kolejny klawisz tabulator i piszemy wyraz klawiatura. Przechodzimy dalej za pomocą tabulatora. Wpisujemy kolejny ułamek dziesiętny. 3,11,50. Napiszemy jeszcze jedną linijkę wyrazów, więc dajemy kolejny Enter oraz Tab i piszemy tutaj tusz. Teraz tabulator i piszemy tutaj drukarka. Dajemy ostatni raz tabulator i piszemy ostatni ułamek dziesiętny 1000,325. Po napisaniu zostały stworzone trzy kolumny z wyrazami. W pierwszej tekst został wyrównany do lewej, w środkowej jest wyśrodkowany, natomiast w trzeciej wyrównany do prawej strony. Możliwość przesuwania całych kolumn w lewą lub w prawą stronę. Teraz zrobimy większe odstępy między nimi. Należy najpierw wszystko zaznaczyć. Następnie chwytamy za pierwszy znaczek tabulatora i przesuwamy w lewo, trzymając naciśnięty przy tym lewy przycisk myszki. Po czym puszczamy i już widzimy, że odstęp między pierwszą a drugą kolumną zwiększył się. To samo uczynimy z dwoma pozostałymi tabulatorami. A więc chwytamy za drugi znaczek, trzymamy lewy klawisz myszki, przeciągamy w prawą stronę i puszczamy. Pora na trzeci tabulator. Działamy identycznie jak w poprzednich dwóch przypadkach. I już mamy większe odległości między kolumnami. Jeżeli zwiększymy czcionkę, to układ tekstu się nie zmieni. Właśnie w tym momencie to uczynimy. Zmienimy rozmiar z 11 na 18. Po tej czynności widzimy, że to posunięcie nie wpłynęło na położenie tekstu. Nadal jest wyrównane do lewej, do środka oraz do prawej. Dzieje się tak, ponieważ wyrazy są przypięte do naszych tabulatorów. Możemy typy tabulatorów zmieniać. Na przykład tabulator prawy zmienimy na dziesiętny. Najpierw musimy usunąć prawy tabulator. W tym celu jeszcze raz zaznaczamy wszystko, po czym chwytamy za znaczek tabulatora, trzymając lewy przycisk myszki, ciągniemy w dół, po czym puszczamy przycisk myszy. Nasz tabulator zniknął z linijki. Aby dodać nowy do linijki, najpierw szukamy symbolu tabulatora dziesiątnego na tym małym kwadraciku. Jest tutaj. Następnie umieszczamy go na linijce, klikając na 14 cm lewym przyciskiem myszy. Po tej czynności widzimy, że ułamki dziesiętne są wyrównane do przecinka. To znaczy, że przecinek jest pod przecinkiem. Ostatnim rodzajem tabulatora, który został nam do omówienia, jest tabulator paskowy. Robi on tylko pionową kreskę, dzięki temu w naszym przypadku możemy oddzielić kolumny od siebie pionową linią. Właśnie tak, teraz zrobimy. Najpierw musimy znaleźć odpowiedni rodzaj tabulatora, więc teraz poszukamy symbolu tabulatora na kwadraciku. Jest tutaj. Umieścimy go w dwóch miejscach na linijce. Na 5 oraz na 11 cm. Pojawiły się dwie pionowe linie między kolumnami, oddzielając je od siebie. Teraz powiem Państwu o znakach wiodących w tabulatorach. Przechodzimy do nowej linijki, naciskając Enter na klawiaturze. Widzimy, że nasze tabulatory nadal są na linijce. Usuniemy je wszystkie. W tym celu idziemy do okienka z tabulatorami, aby wejść do niego bezpośrednio. Klikamy dwukrotnie lewym przyciskiem myszy na któryś z naszych tabulatorów. Już jesteśmy w docelowym oknie.
Klikamy lewym przyciskiem myszki na pozycję Wyczyść wszystko. Widzimy, że wszystkie tabulatory zniknęły z lewego okienka. Teraz stworzymy dwa nowe tabulatory. Pierwszy z nich będzie na drugim centymetrze o rodzaju lewym. Klikamy Ustaw. Natomiast drugi z nich umiejscowimy na 15 cm i damy tutaj rodzaj prawy. Z sekcji Znak wiodący wybierzemy te poziome kreseczki i dajemy Ustaw. Po czym zatwierdzamy przyciskiem OK. Teraz zrobimy mały spis treści. Na początku dajemy tabulator. Tutaj napiszemy rozdział pierwszy. Po czym dajemy kolejny tab. Po naciśnięciu klawisza tab na klawiaturze widzimy, że nasz drugi tabulator zostawił za sobą poziome kreseczki. W tym miejscu piszemy numer strony, na przykład strona 2. Zrobimy jeszcze dwa rozdziały, więc dajemy kolejny Enter oraz tabulator. W tym miejscu napiszemy rozdział 2. Dajemy tab i piszemy stronę strona 12. Dajemy znów Enter i tab i tutaj będzie rozdział 3. Dajemy ostatni raz tabulator i piszemy strona 20. Oto już jest gotowy nasz mały spis treści. Zastosowany jest znak wiodący, znajduje się pomiędzy rozdziałami a numerami strony. Czyli dzięki znakom wiodącym możemy robić m.in. spisy treści, pisma urzędowe itd. W tym odcinku to już wszystko. W następnym materiale będziemy mówić o obramowaniach. Tymczasem żegnam i dziękuję serdecznie za uwagę. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, to zapraszam do sekcji komentarzy. Również zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz do zasubskrybowania mojego kanału. To dla mnie wielka motywacja, aby tworzyć dalej. Dziękuję Kamilowi za użyczenie swojego głosu w moich poradnikach. Pozdrawiam Państwa gorąco i do następnego. Kacper.